jak pracować z Leo Messi, to ten stary powiedział temu młodemu: nigdy mu nie mów, kiedy ma zejść z boiska. Leo sam decyduje, kiedy schodzi. I ja myślę, że gdybym miał dzisiaj dać mojemu następcy radę, jak prowadzić Mameda, to dałbym taką samą. No. Mamed wie, kiedy kończy, kiedy zaczyna, i ja nie jestem od tego, żeby mu doradzać. A troszczę się, bo go lubię, bo to fajny facet. Absolutnie się z tym zgadzam. Mamed, czy doktor Michalik już się na ciebie tak obraził, że z tobą nie rozmawia, czy jednak jeszcze rozmawia? Nie, no, witam wszystkich. Nie rozmawiamy. Nie rozmawiacie, no tak myślałam. Nie, no bo o czym mamy? Wszystko dobrze poskładane, to nie ma o czym rozmawiać. Coś się zepsuje, to pojadę do niego. Jasne. Pozwól w takim razie, że skoro już masz mikrofon, to zapytam ciebie o walkę, o tą niedoszłą walkę z Roberto Soldiczem. Ja wiem, że bardzo ci na tej walce zależało. Czy ty masz jeszcze nadzieję na to, że uda wam się spotkać i zrobić ten rewanż? To się mówi, nadzieja umiera ostatnia. Zawsze mam nadzieję. Myślę, że na razie ode mnie ostatnie pytanie do Daniela Rutkowskiego. Daniel, miło cię widzieć na konferencji prasowej. Ja wiem, że to jest też takie ważne wydarzenie, bo gala XTBK SW77 będzie uwiecznieniem tego bardzo intensywnego roku. Miałeś swoje ups and downs w organizacji KSW, no ale w tej chwili jesteś na fali znoszącej. Jakiego Daniela mamy spodziewać się w klatce? Daniela, który będzie Stójkowiczem, czy Daniela, który skorzysta ze swoich legendarnych zapasów? Witam serdecznie. Na pewno uśmiechniętego Daniela zobaczycie. Kurczę, ja bym chciał zapaśnika. Chciałbym zapaśnika, żeby ta walka naprawdę była na wysokich poziomie zapasów. Ale zobaczymy, bo coś tam mój przeciwnik rozmawia, że chciałby tylko i wyłącznie w stójce się bić. Zobaczymy, jak to wyjdzie w piątek. No ale ja bym chciał oczywiście bardziej, powiedzmy, zapaśniczo, no bo z tego się wywodzę, ale tak naprawdę wszystko walka i tak zweryfikuje. Artur Mazur, klatka po klatce. Ja mam pytanie do Leo Messi. Tak do ciebie, Leo. Patrzysz na mnie teraz. Czy widziałeś trailer? Ten drugi trailer. Mamet. Czy widziałeś trailer, ten drugi, który dwa dni temu pojawił się w sieci? Tu się mówi. Drugi trailer... Poczekaj, weź, zawiesiłem się, proszę. Jaki trailer? Tam padły takie słowa Mariusza Budzianowskiego, że który chyba nam uświadomił coś o MMA. Że masz żonę, dwóch synów, a możesz już do nich nigdy nie wrócić, a Mariusz powiedział, że on może do domu nie wrócić, i zastanawiam się, jak ty do tych słów podchodzisz. Je wyrwane znowu z kontekstu i ktoś powinien dostać liścia na przywitanie. Mądrzysty. Proponuję, żeby może najpierw sprostował, znaczy to, co autor miał na myśli. Tak, oczywiście było to wyrwane z kontekstu i już wiem, o co dokładnie chodzi. Jesteśmy świadomymi zawodnikami. Wchodząc do klatki, ja, Mamet czy każdy inny, może być to tak, że nie wyjdziemy o własnych siłach i mogą nas wynieść na noszu. Każdy świadomy zawodnik, który wchodzi do klatki, ja czy każdy inny, wie, że chwila nieuwagi, jeden niefortunny cios, no i mogą nas wynieść, mnie i każdego jednego zawodnika. To chodzi dokładnie o to, a tam było tak fajnie ujęte, jakbyśmy mieli się pozabijać. Ten, który to montował, to dajcie, dzisiaj zrobimy rozgrzewkę trochę szybkościową. To właśnie pytanie do właścicieli. Kto to montował? Jeszcze raz. Rodo. Czekaj. Powiedziano już ok, wszystko, czy dalej? Ok? Dobrze, dziękuję, Mariusz. Pytanie jeszcze do ciebie, Mamet. Czy dla ciebie w tej walce, w tym pojedynku, cel będzie uświęcał środki? To znaczy, czy styl nie będzie miał dla ciebie żadnego znaczenia, czy będzie liczyło się tylko i wyłącznie zwycięstwo? Ostra wymiana. Mocna wymiana. Wymiana. Nie będę uciekał. Będę cię gonił. Jak ty będziesz gonił, jak nie będę uciekał? To będziemy się lać. No i o to chodzi. To może jeszcze pytanie do bohaterów drugiego pojedynku tego wieczoru. Sebastian Przybysz, Kuba Wikłacz. Wasz trzeci pojedynek, tak się zastanawiam. Sebastian, czy Kuba Wikłacz jest ciebie w stanie czymś zaskoczyć? To jest pierwsza część pytania. A druga część pytania jest taka, czy on się zmienił po zmianie klubu? Witam wszystkich. Co do pytania, czy jest w stanie mnie czymś zaskoczyć, to jest raczej pytanie do Kuby.
bo ja spodziewam się, że przez całe swoje przygotowania próbuję coś takiego opracować, żeby mnie zaskoczyć w tej walce. A co do tego, czy rozwinął się jako zawodnik po zmianie klubu, to uważam, że tak. Widzę parę nowych elementów u niego w jego grze taktycznej i w jego technice. To teraz to samo pytanie do Kuby, plus jeszcze jeden wątek, bo w drugim waszym pojedynku faktycznie Sebastian cię zaskoczył odwrotną pozycją. I czy trenowałeś to, czy pracowałeś nad obaleniami, mając rywala, który stoi w Majkucie? Trenowałem, żeby być jakby przygotowany na każdą możliwość, więc uważam, że niczym nie możemy już zaskoczyć, a ja na pewno mogę, bo bardzo mało jeszcze pokazałem i jeszcze mam wiele asów w rękawie. Dziękuję bardzo. No to wracam na stanowisko. Pytanie do mistrza Czurigajewa. Ibrahim, co dały ci treningi, wspólne treningi, sparingi z Mamedem Halidowym, jak wspominasz te ostatnie tygodnie spędzone w Arachionie? Добрый вечер всем. Ну, в первую очередь, это для меня большой опыт тренироваться с Мамедом. Хотя это не в первый раз, но каждый раз я набираю все больше опыта. И в Арахионе, мне понравилось. Витам всех. Прежде всего, это досвідчення, але то не було то не був перший раз, як тренувався з Мамедом. Мені ще подобало. A jak oceniasz formę Mameda w skali od 1 do 10? 20. A tu masz liczbę. Zdecydowanie. Kuba Wikłaczy. Kuba, mam do ciebie pytanie. Jak czujesz się w roli underdoga? No jednak w waszych porachunkach do tej pory jest 1 do 1, a faworytem Bukmacherów ewidentnie jest mistrz. Ja bardzo lubię wygrywać z pozycji underdoga, tak więc jest to jeszcze bardziej podwójna satysfakcja. No to jeszcze nie mogę jako kobieta nie zapytać o tę fryzurę. Fan Charlesa Oliveira, czy...? To jest moja własna marka, jestem Jakub Wikłacz i po prostu. Dzięki. Pozwolę sobie w takim razie rozwinąć pytanie do Kuby Wikłacza i Sebastiana Przybysza, ponieważ ta konferencja była też wyposażona w pewnego rodzaju bank pytań, który sami komponowaliście poprzez media społecznościowe i najfajniejsze pytania sobie zapisałam. I teraz, jeżeli chodzi o waszą trylogię, Sebastian, pytanie do ciebie. Jest 1-1, ale nad tobie ciąży taka dwojaka presja, ponieważ z jednej strony ten pas musisz obronić, a z drugiej strony wyjątkowo mocno tym razem, chyba nie przez przypadek, przygotowywały się grapplingowo pod okiem Zbyszka Tyszki. Jak oceniasz to doświadczenie? Ale Ryszard, zrobiłaś. Wiesz co, podchodzę do tej walki tak samo jak do każdej innej. To nie wbijam sobie do głowy, że to jest trylogia, że... Po prostu podchodzę do tego, jakby to była zwykła walka. Kolejna walka, w której muszę zdobyć ten pas, bo ja go nie bronię. Ja wychodzę do tej klatki po to, żeby go zdobyć, żeby udowodnić, że jestem lepszy i żeby ten pas był mój tego wieczoru. Więc z taką formą, którą wypracowałem sobie właśnie u też trenera z Zbiego Tyszki, wydaje mi się, że będzie to do zrobienia. Tak jak wspominasz, miałem okazję też przychodzić do Birani, żeby troszeczkę popracować nad parterem, bo wiedząc, że walczę z takim wirtuozem parteru, to nie można tej płaszczyzny olewać, tylko trzeba robić z najlepszymi po to, żeby się przygotować do najlepszego. Dziękuję bardzo i teraz z kolei do Kuby pytanie, ponieważ fani bardzo dobrze pamiętają ciebie również z innych organizacji. Nie doszła walka kiedyś dla innej organizacji, gdzie również miałeś stanąć w szranki o pas z Jackiem Shore, nie odbyło się to. I teraz moje pytanie, czy ten niedosyt i czekanie na walkę o najwyższe triumfy teraz sobie odbijasz z nawiązką? Dokładnie tak, ale też jakby traktuję tę walkę jako zwykłą kolejną walkę, bo ja mam wielkie cele sportowe, po prostu traktuję to jako taka droga, ścieżka, kolejny schodek, który muszę pokonać, tak? Dziękuję bardzo, Kuba. Kolejne pytania. Mateusz Sowiecki, Super Express. Dzień dobry, panowie. Ja mam pytanie do Sebastiana Przybysza i Kuby Wikłacza. Panowie, wiemy już, że nie przykładacie jakiejś wielkiej uwagi do tego, że to będzie trylogia, natomiast ja mam pytanie, i w jakim stopniu to marketingowo ma dla was obu znaczenie, bo wiemy, że bijecie się tuż przed daniem głównym,
jest to okazja skraść show. Wiemy, że setki tysięcy osób na pewno będą oglądały ten pojedynek i jest okazja, żeby no, dziesiątki tysięcy fanów przykuć dla siebie. Dobra, to ja zacznę. Myślę, że mogę odpowiedzieć też za nas, że bardzo się cieszymy z takiej sytuacji, że bijemy się zaraz przed tak wielką walką. Obaj zrobiliśmy bardzo mocne obozy, obaj podchodzimy do tego na zasadzie, że to jest bardzo mocna walka sportowa i myślę, że też mogę za nas obiecać, że damy fajerwerki i postaramy się zrobić tak, żeby to była ta walka na karcie, którą zapamiętacie z całej gali. Mimo tego, że walka wieczoru jest wielka i wszyscy będą o niej mówić, to wszyscy po gali będą pamiętali o naszej walce, będą pamiętali, że tam działy się niesamowite rzeczy i to były świetne emocje. Dla mnie jest to po prostu wielki, wielki zaszczyt i spełnienie marzeń walczyć na takiej gali z takim main eventem, bo kiedyś nie pomyślałbym nawet, że będę trenował z Mamedem, później przez kilkanaście lat mógłbym trenować z Mamedem, a teraz bijemy się w jednym main evencie. To jest dla mnie coś niewyobrażalnie pięknego i po prostu zamierzam wykorzystać tę szansę. Chciałem jeszcze zadać pytanie Mamedowi Halidubowi razem z Mariuszem Budzianowskim. No, ewidentnie budowaliście legendę organizacji KSW tutaj u nas w Polsce. Chciałem zapytać z perspektywy tych 13 lat, bo wiemy, że niedawno minęło 13 lat od debiutu Mariusza Budzianowskiego. Czy KSW bez Mariusza byłoby dzisiaj w tym miejscu, w którym się znajduje? Dziękuję. KSW budowało się jakimiś tam pewnymi etapami. I wiadomo, że bez Mariusza gdzieś tam ten naprawdę wielki skok do góry by był niemożliwy i Mariusz to zrobił swoją robotę. I tak naprawdę ta praca, która była wykonana, żeby do takiego poziomu podnieść KSW i w ogóle MMA w Polsce, to jest wspólna robota KSW, Mariusza i innych zawodników. Myślę, że bardzo dużą robotę zrobił Mariusz, ale to jest wspólna również praca z KSW. Pytanie do Mariusza Budzianowskiego. Chciałabym zapytać, kogo zobaczymy w narożniku i gdzie odbyły się Twoje przygotowania w tych ostatnich tygodniach? Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobre pytanie, kogo zobaczymy w moim narożniku? Na pewno zobaczymy moich trenerów. Tego możecie być pewni. Chłopaki dosyć dobrze mnie przygotowali, więc dam z siebie wszystko, jak za każdym razem. Na pewno te 8-10 tygodni nie leżałem, a ci, którzy śledzą moje social media, to wiedzą dokładnie, że tydzień wolnego było po ostatniej walce z Michałem i od razu znowu do roboty. Codziennie rano, wieczór i ja tak sobie cierpliwie gotuję ten swój kamień, aż kiedyś do samego końca rozkruszę go. A jak to wszystko będzie, zobaczymy niebawem. Może to wszystko zagra. Naczelny mnie wywali, jeśli nie zadam tego pytania. Pojawił się w międzyczasie temat klubu Octopus Łódź, ale chyba nic nie wyszło z tych wspólnych treningów i sparingów tam. To znaczy ja trenowałem w różnych miejscach, troszeczkę w Łodzi, trochę tu w Warszawie, w różnych miejscach trenowałem sobie, więc nie było jednego miejsca, gdzie w jednym miejscu trenowałem. Było kilku fajnych zawodników, z którymi sparingi były, wszystko było tak przygotowane i na pewno nie leżałem przepracowane bardzo dobrze, więc żeby tylko wszystko dobrze poszło, nic mnie nie boli, żadnych kontuzji nie ma, więc nic dodać, nic ująć, tylko czekamy tej soboty. Skąd taki nim tajemnicy przy nazwiskach trenerów? Dla kogo ma być ta niespodzianka? Dla kogo niespodzianka? Nie, to jest niespodzianka. Nie ma tutaj niespodzianki. Im mniej wiecie, tym lepiej śpicie. A jak to się mówi, ktoś kiedyś powiedział, ciekawość to bardzo zła cecha. Taka robota, ale dziękuję. Ja wiem, odpowiedź dostała pani. Dzień dobry, witam wszystkich, Tomek Denbek, Fakt. Ja chciałem zapytać bohaterów walki wieczoru, co was jeszcze motywuje po tylu latach sukcesu, po tylu latach bogatych karier, co was jeszcze motywuje do tego, żeby wstawać rano i zasuwać, a zamiast przekręcić się na drugi bok i pójść dalej spać? Prosimy, Mariusz.
No właśnie, dla mnie to jest teraz od tych 6-7 tygodni kara, bo nie mogę wstawać o 5 rano, nie mogę jeździć, nie mogę biegać, więc skupiony jestem tylko to, co mi zaplanowali, to, co mi trenerzy ułożyli, musiałem wziąć wykonywać. Nawet dzisiaj będzie zabrać trzeba ci rower i zamknąć go na kłódkę, żebyś nie wsiadł czasami i jeszcze godzinkę gdzieś tam nie pobadało, albo jeszcze ciężarkami czy czymś tam się nie pobawił. Więc dzisiaj tylko 20 minut delikatnej rozgrzewki, 10 minut jakiegoś tam treningu delikatnego, no i koniec. Więc dla mnie to jest chyba bardziej kara, więc mnie nie potrzeba. Co mnie motywuje? No po prostu robię to, co lubię i nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba. Mamet, wiemy, że nie chcemy ci przeszkadzać, ale również pytanie było zadane tobie. Co cię motywuje po tylu latach? Ja jeszcze ubogacę to pytanie o pulę z mediów społecznościowych. Pytanie zostało zadane, co z kolei przez ten rok się zmieniło? Czyli z jednej strony, co cię nadal motywuje, a z drugiej strony, jakie zmiany? Ponieważ kiedy wejdziesz do Klatki w Sobotę, minie okrągły rok, odkąd widzieliśmy się w niej po raz ostatni. Mogę krótko? Możesz. Całkowicie się zgadzam z Mariuszem. To jeszcze jedno pytanie, czy podczas... Nawet to zapraszam cię, 5 rano idziemy pojeździć, 25 zrobimy na rowerze, mam 2. Ja zgadzam się, że żebyś ty jeździł, a nie... Nie no, 5 rano przyjdę do ciebie i kołdrę ci zabiorę. Dawaj, idziemy! Dobrze, to jeszcze jedno pytanie szybciutkie, czy któremuś z was podczas tych przygotowań przemknęło przez myśl, że to może być moja ostatnia walka, trzeba się spiąć, bo już więcej mogę się nie pokazać kibicom. Ty dzisiaj lewą nogą wstałeś? Dlaczego? Proszę cię, ostatnia? Jeszcze troszeczkę dostarczymy wam emocji, to znaczy ja tak nie wiem jak mamy to, ale przypuszczam, że też. To miała być druga część pytania, czy jeszcze... Zgadzam się z Mariuszem. No właśnie. Dzięki. Myślę, że ostatnie 2 ode mnie. Chciałabym cię zapytać, Szamat, o to, jak wielkie znaczenie ma dla ciebie, jako dla takiego młodego zawodnika u progu kariery, walka na gali, w której w main eventie walczą dwie legendy polskiego MMA i KSW, Mamet Khalidow i Mariusz Budzianowski. Witam wszystkich. Moja poprzednia walka też była na dużej gali. Tam też było 15 tysięcy ludzi. Przyjąłem to fajnie, ale nigdy bym się nie spodziewał, że wystąpię na gali, gdzie będzie walce wieczoru Mariusz Pudzianowski i Mamet, bo no śledzę KSW już od samych początków i dla mnie to jest jak w filmie trochę i może kiedyś dotrze do mnie to. Ale jakoś nie zwracam uwagi, ale bardzo, bardzo jestem z siebie dumny i ze swojej ciężkiej pracy i dlatego jestem tutaj, tam gdzie powinienem być. I jeszcze pytanie do Patryka Kaczmarczyka. Patryk, twój najbliższy rywal przywitał się z KSW, poddając swojego przeciwnika. Czego ty się spodziewasz po nim w klatce, gdy spotkacie się w sobotę? Witam serdecznie. No akurat przywitanie nie miał zbyt miłego, bo przegrał z obecnym tutaj Adamem Soldejem. Racja, mówię o drugiej. Później wygrał z Patrykiem Lichusem, gdzie pokazał się w bardzo, bardzo dobry sposób. Przetrwał kryzys, potem go poddał. Wydaje mi się, że jestem bardzo dobrze przygotowany, znaczy nie wydaje mi się, wiem to, że jestem bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrze zrobiłem wagę, także już nie mogę się doczekać. Tak naprawdę nie interesuje mnie, co wniesie Pascal do klatki, bo wiem, że ja wniosę 100% siebie i tym razem pokażę swoje umiejętności. To jeszcze szybkie pytanie. Ilia Topuria, jesteś pod wrażeniem? No jestem. To jest no, mega fighter, mega zawodnik. Pokazał w ten weekend, co potrafi. No i w samych superlatywach można się wypowiadać o tym gościu. Dzięki. Zostaniemy w takim razie przy Patryku Kaczmarczyku. Witam cię, Patryk, i pytanie z puli mediów społecznościowych. Dla ciebie to był bardzo pracowity rok w sobotę, już po raz trzeci wejdziesz w 2022 do klatki. Był to rok porażek, ale też zwycięstw i taka synteza, ocena zimna pod koniec. Z czego jesteś zadowolony, co możesz pochwalić, a co nie do końca wyszło? To znaczy, wiesz co, ja już doszedłem do takiego wniosku, że to tempo jest troszeczkę za mocne i ta walka tak naprawdę jest mi potrzebna, bo no, nienawidzę przegrywać, tak? Nienawidzę być tego w tym momencie, w którym przegrywam walkę i wiem, że muszę wrócić i wygrać, wtedy kompletnie inaczej funkcjonuje. Dlatego zrobię wszystko, dosłownie wszystko w sobotę, żeby wygrać tą walkę, wrócić na właściwe tory, bo dla mnie cel jest cały czas ten sam, zmieniła się tak naprawdę tylko data realizacji. Mierzę w najwyższe laury, no i co mogę tutaj dodać, że
przyszłych na pewno latach będę chciał toczyć tych walk, może nie trzy, ale dwie w roku. Dlatego po tej walce apel do włodarzy, żeby nie proponowali mi na razie żadnej walki, bo po tej walce chcę odpocząć. Dobra. Dziękuję bardzo serdecznie. Pytanie z kolei do Rutka. Witam cię, Daniel. Pytanie z puli Instagrama. Wiemy, jak bardzo lubisz żonglować, jeżeli chodzi o płaszczyzny sportów walki. Masz przygody w stójce, wcześniej oczywiście bardzo bogate zaplecze zapaśnicze. I biorąc pod uwagę, że twój przeciwnik Lomalijewskijew wywodzi się również z zapasów, ale straszy cię tutaj stójką, w co poszedłeś w ten obóz przygotowawczy? Kurna, bardziej się na początku skupiłem wyłącznie tylko na zapasach mocno, no bo jednak Lomali ma też wysoki poziom zapasów. Później wynikło tam z tych mediów, że on proponuje jednak tylko walkę w stójce, ale tak naprawdę mówisz, nad wszystkim się skupiałem. Mocno robiłem właśnie zapasy, ale na pewno nie stójki nie ominąłem, więc jestem mega naprawdę ciekaw, co mi tam wyjdzie, co tam pokażę, bo jest fajnie. Dziękuję bardzo. Ja tylko szybko przypomnę wam, że gala KSW 77 XTB już w sobotę o godzinie 18.45 zaczynamy wyjątkowo wcześniej, aby o 19.00 puścić już walkę numer 1. Przypominam też o akcji Rakaut, gdzie za każde skończenie, poddanie lub knockout fundacja Cancer Fighters zostanie zasilona przez 10 000 zł, za każde pojedyncze skończenie przez Fortunę. Także warto się postarać, aby również pomóc dzieciom, które cierpią na nowotwory. Ostatnie pytania z puli mediów branżowych i przechodzimy do was, droga publiczności. Proszę bardzo. Pytanie do Ibrahima Czuć-Gajewa. Chciałem zapytać o trailer i o to, co widzieliśmy. Te słowa Iwana Erslana, który powiedział, że w walce z Tomaszem Narkunem nie pokazaliście nic imponującego, że spokojnie pokonałby was obu i że w tym pojedynku zapowiedział masakrowanie ci twarzy. Czy możesz się jakby do tego odnieść, odpowiedzieć na słowa Iwana? No, to, что он ничего не увидел, значит, он слепой, наверное, просто. Ну, как раз-таки в том-то и дело, то, что он с Нарконом единственный его более-менее соперник, который его выиграл, а я этого соперника просто переехал. Поэтому ему просто нечего сказать, кроме как царапаться. To, że on nic nie zobaczył, to znaczy, że jest ślepy, a poza tym Narkon to jest jedyny zawodnik, który pokonał, nie wiem czy jedyny, ale chodzi mi o to, że w taki sposób pokonał Erslana. On tylko się nadaje na drapanie po twarzy. I chciałem jeszcze zapytać Sebastiana Przybysza o ten obóz w Stanach Zjednoczonych, już zostawiając daleko ten temat przejechanej jaszczurki. Chciałem spytać już tak na poważnie, ile dał ci ten obóz i w którym aspekcie jakby najmocniej, w którym miał najwięcej dla ciebie do znaczenia? Czy to jest aspekt sportowy, czy może aspekt mentalny, w którym zobaczyłeś, że gdzieś tam od tej światowej czołówki po prostu nie odstajesz? Wiesz co, mówiąc szczerze, sportowo czuję, że troszeczkę mi dał ten obóz, ale bardzo dużo na pewno dał mentalnie, bo zobaczyłem miejsce, w którym jestem, na tle innych zawodników, bardzo doświadczonych, więc na pewno mocno mnie to umocniło w tym, że nie jestem słabym zawodnikiem, ale również było to po prostu takie bardzo fajne przeżycie, bo mogłem poznać troszeczkę inną kulturę, zobaczyć jak tam trenują i spróbować to przenieść tutaj do siebie. Więc wprowadziłem sobie lekkie zmiany u siebie w klubie, w swoim mentalu i czuję się jeszcze swobodniej z tym wszystkim, co robię. Jestem bardzo zadowolony z tego, że byłem w Stanach i myślę, że jeszcze nie raz tam wrócę po to, żeby się dalej rozwijać. Jeszcze chciałem zadać pytanie do szefów organizacji KSW. Zamykacie pierwszy pełny rok z Viaplay bardzo mocnym uderzeniem. Zaczynaliście współpracę z Viaplay od bardzo mocnego uderzenia. Chciałem spytać o plany na rok 2023. Czym jeszcze tutaj zaskakiwacie fanów organizacji KSW? Bo wiele tych naprawdę mocnych, najmocniejszych pojedynków, które gdzieś tam w głowach kibiców, ekspertów czy dziennikarzy już zostało wykonanych. Dzięki. Ja myślę, że mam takie wrażenie, że od 18 lat jakoś udaje nam się Państwa zaskakiwać.
12 gal, czyli co miesiąc będziemy się również przypominać, każdego miesiąca będziemy biegali po różnych miastach. W Polsce planujemy również powrót do tego naszego planu ekspansji na rynki europejskie. COVID i inne przeszkody nas wstrzymały w tym naszym kroku ku różnym europejskim krajom. Natomiast na następny rok planujemy kilka gal. Ile z tego wyjdzie, to oczywiście będziemy ogłaszali Państwu sukcesywnie, ale już mogę powiedzieć, że podczas XTB KSW 77 ogłosimy pierwszą właśnie galę poza granicami kraju. Ja się zgadzam z Martinem. To ostatnie ode mnie w takim razie klamra i pytanie do Martina Lewandowskiego. Co poszło nie tak w rozmowach z Roberto Soldiczem? Dlaczego nie udało się dopiąć tego rewanżu i czemu Roberto jest już poza organizacją? Bo Martin nie umie rozmawiać. Nie umie, czy nie lubi? Może nie ze wszystkimi. Bo problem jest z tym, że on z nim po angielsku rozmawiał. A jak wiem, jego angielski jest słaby. Martina czy Roberta? Nie, Martina. Roberto ma wyśmienity angielski, jak się okazało, ja nieco gorszy. Oczywiście. No powiem szczerze, że nie do końca chciałbym tutaj zadać pewne kulisy naszych rozmów. Rzeczywiście nasze drogi pod koniec gdzieś się rozjechały. Mogę tylko powiedzieć, że my jako federacja mieliśmy jakiś tam konkretny plan na niego. Początkowo on był zaakceptowany, niestety One FC bardzo tutaj chciało pokazać jakoś, możemy to sobie w różny sposób nazywać. Uznaliśmy, że już takiego wyścigu nie będziemy uskuteczniali i się rozstaliśmy. Jesteśmy w jakichś takich dobrych, koleżeńskich relacjach i na pewno jeżeli Roberto będzie miał ochotę wrócić do KSW, to te drzwi są nadal otwarte. Dziękuję. W takim razie zamkniemy powoli blok mediów branżowych, jeżeli chodzi o pytania. Mamy jeszcze pytanie do Mariusza z mediów społecznościowych. Mariusz, fani pytają Ciebie, czy biorąc pod uwagę ogólny kształt Twojej kariery sportowej, nie tylko MMA, ale również strongmanów, czy walka z Mamedem Khalidowem jest czymś największym, do czego udało Ci się doprowadzić? Tak naprawdę, wchodząc do klatki z samym Mamedem, ja już jestem wygranym. Nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba. 13 lat temu, gdy zaczynałem, idąc na tej prostej, zapytałem się w pewnym momencie, co masz robić? No to ktoś mi powiedział, filmów nie oglądałeś? No i tak właśnie ta przygoda z MMA się zaczęła. Powiedzmy od Marcina, jak ostatnio na swoich social mediach napisałem, od Marcina do Mameda, od samego dołu, samiutkich nizin, na samiutką górę. Jak ktoś by powiedział, że ja 13 lat temu wejdę do klatki i naprzeciw mnie stanie Mamed, to powiedział, chyba stuknięty jesteś. Mi nic więcej nie potrzeba. Potrzeba mi, żeby w sobotę, żebym za bardzo po grzbiecie nie dostał. To, że już wejdę z nim, już jestem wygrany. Tylko żeby za bardzo nie bolało. To twoja gra, taka wiesz. Tylko żeby nie bolało za bardzo, nie? Tak wiesz, uspokajasz tą... Ja już wygrałem, nie przejmuj się. Spokojnie. Nie wystarczy, wchodzę naprzeciw ciebie, rzucisz starciem. Ja cię znam. A ty uciekniesz. Ja ci mówiłem, że ja nie uciekam. Udało, co? Więc tak jak powiedziałem, nic więcej mi nie potrzeba. Tak jak już wspomniałem, 13 lat temu jakby ktoś powiedział, że ja wejdę do klatki z Mamedem, to było mało prawdopodobne. Ledwo 2 minuty wytrzymywałem, a dzisiaj spokojnie, z pełną świadomością mogę powiedzieć, 3 razy 5 minut robiłem sparingi, 3 razy 5, 4 razy 5 dochodzeniowe z chłopakami naprawdę dobrymi. Spokojnie dawałem radę i mówię, to już jest koniec. Ale kiedyś, na samym początku, 13 lat temu, 2 minuty i mówiłem, róbcie co chcecie, ja już nie mam siły, więc nigdy bym się tego nie spodziewał, że do takiego etapu dojdę, więc w sportach walki tak, jest to spełnienie tego, co chciałem. Biorąc pod uwagę tego, że twój ciąg zwycięstw teraz jest największy, do którego udało ci się doprowadzić, tak 5-0, to pewnie jest dużo prawdy w tej twojej filozofii. Ja w tym czasie zapraszam
wszystkich z widowni, którzy mają ochotę zapytać o coś naszych zawodników, do ustawiania się do tego mikrofonu po tamtej stronie, a w międzyczasie zadam jeszcze ostatnie pytanie z puli mediów społecznościowych, tym razem do Mameda. Mamed, fani pytają ciebie, jak duży punkt odniesienia w przygotowaniach do walki z Mariuszem była walka Mariusza z Michałem Materlą? Co? W sensie, że mu jakby dla mnie było, co ja wniosłem z tej walki, tak? O to chodzi? Czy brałeś pod uwagę przebieg tej walki, przekładałeś jakiś sposób strategii przygotowania pod swoją? Znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o Michała, mamy dwa różne, inaczej walczymy. Michał ma ten, jak czołg idzie do przodu, do tyłu i ma swój styl, ja mam swój styl, także jest ciężko jakby z jakimś innym zawodnikiem, który inaczej pracuje, to mógłbym tam z tego coś popatrzeć, a tutaj jakby mam swój styl, więc to nie jest taki styl jak Michał Mater. A rozkład kilogramażu tutaj rozważałeś jakoś w ten sposób to? W sensie? Czy to nie ma na co patrzeć, ja po prostu nie umiem się bić, ja tylko stoję i patrzę się na co tam. No. Tu nie potrzeba filozofa, no stanę i tak se macham tymi rękoma, nie może trafię przypadkiem, nie? Zgadzam się z Mariuszem. No więc tam nie było co rozpracowywać. No, Mariusz, przyjdzie mogę... czasami machnie, nie? Ja od razu mam takie, macie pytanie do mnie, nie? Mariusz wszystko powie. No to wiesz, no pomogłem ci, Mamet, trochę. Dziękuję.